tej... O naszym... Gdy wrócił, pisał serdeczny list. Tutaj jest autograf jednego z takich listów. Coś nam ucieka, ale zaraz spróbujemy wrócić. Tak, to pewnie się nie opomniał. Tak. Jest, szanowni państwo, chata wiejska z tamtych lat, z początku XIX wieku. W takich domach w większości mieszkali nasi pradziadowie. To jest chata z okresu pobytu Chopina, dokładnie z Obrowa, niedaleko przecież stąd. W listach z wakacji Frycek pisał do swoich rodziców. Zabawne, śmieszne, ale mądre, tak zwane kuriery szafarskie. W jednym z nich napisał 3 miesiąca roku bieżącego, 3 dnia miesiąca roku bieżącego, imć pan Łukasz z urzędu parowek szanował. Imć pan Łukasz z urzędu parowy. Wlazłszy na gruszkę, zaczął trząść ulęgałki damom pod cieniem drzewa na spadające gruszeczki chciwie oczekującym. A trząsnąwszy kilka razy, gdy żadna spaść nie chciała, sam notabene przypadkiem, zamiast ulęgałki, zleciał na ziemię. Tym chciał rozweselać tęskniących za nim w Warszawie rodziców. Rodzice martwili się, jak tam na wakacjach Frycek sobie radzi, bo jest przecież chory, jest chory na suchoty, więc nie wiadomo, czy pije zioła, które codziennie parzy mu opiekunka jego, panna Ludwika w dworze szafarskim, czy też nie pije, czy aby nie za dużo je świeżych owoców, czy dobrych owoców, czy zażywa świeżego powietrza. Martwili się, jak każdy rodzic, o swoją pociechę. 14-letni, 15-letni chłopiec. Dziś to będzie normalne, że wyślemy swoje dzieci czy wnuki. Ale wtedy nie było to takie oczywiste i proste. Szanowni państwo, był płonnym. Pokłoniwszy się jednemu z Dziewanowskich, który kilkanaście lat wcześniej zginął w bitwie pod Somosierą. Kapitan Dziewanowski, ten, który prowadził szwadron polskich kosynierów w wąwozie pod Somosierą. W tym płonnym, w którym 100 lat później, po Chopinie, przyjechała Maria Dąbrowska. Ta, która właśnie w płonnym pisała wielką swoją powieść Noce i Dnie. Bywał i stawał również pod tym pomnikiem Fryderyk Chopin. Był w Obrowie, na Okrężnym. Co to znaczy na Okrężnym? Na dożynkach. Na dożynkach. Na tych dożynkach, które dziś były zapowiadane w zaproszeniu księdza biskupa na najbliższą niedzielę do Sierpca. Na tych dożynkach było wiele radości i z tych dożynek pochodzi również zapis. Bowiem jedna z panien, chcąc zrobić uciechę Fryckowi, śpiewała taką oto przyśpiewkę przed dworem kaczki w błocie. Nasza pani w samym złocie. Czyli pisała to o Ludwice Dziewanowskiej, która przyjechała z odwiedzinami razem z Fryckiem do kuzynostwa właśnie w Obrowie. Przede dworem wisi sznurek, nasz jegomość kieby mnurek. Przede dworem wisi wąż, nasza panna Marianna pójdzie za mąż. Przede dworem leży czapa, nasza pokojówka kieby gapa. Do Rymu. To były przyśpiewki wtedy wykonywane przez wiejskie dziewczyny na dożynkach. W tym dożynkach w Obrowie.
Wreszcie był Chopin nieodległym przecież od państwa Radominie. Stamtąd też pochodzą ciekawe przyśpiewki. Szczęściem kot, który się wściekł, nikogo nie ugryzł, ale biegał i skakał po polu i to tylko dopóki go nie zabili. Po zabiciu bowiem przestał i więcej nie szalał. To są teksty pochodzące z kuriera Szafarskiego. Był Chopin w Gulbinach, u Piwnickich. To jest zdjęcie przedstawiające niewielki dworek gulbiński i piękny starodrzew, jest Białodrzew. Żyjąca dziś pani Elżbieta Rajewicz-Brzezicka, która koresponduje ze mną, przysłała mi to zdjęcie, która jutro przyjeżdża na uroczystość do Obór. Kiedykolwiek wspomina Gulbin i fakt pobytu w Gulbinach również, Chopina mówi, jakież to musiały być piękne i wspaniałe dni. Kiedy chłopiec, przyjeżdżawszy do dworu w Gulbinach, już wtedy znany, grał swoje pierwsze utwory. I ten Białodrzew, który jak niektórzy mówią, niewykluczone, że pamięta właśnie czasy Chopina. Był wreszcie Frycek i Wugosztu. Co prawda pałac ten zbudowany już w późniejszym okresie. Wtedy był pałac drewniany. Dlaczego tu w podtekście przy Wugosztu odtwarzana jest etiuda rewolucyjna? Ano dlatego, że kiedy Frycek był w Ugoszczu, nie zastał brata właściciela Ugoszcza Antoniego Bożeckiego, Kaliksta, bowiem ten studiował w Berlinie. Ale kiedy, jak się za chwilę okaże, Frycek jadąc na studia do Paryża, zamiarem udania się do Londynu, spotkał w 1830 roku Kaliksta Bożeckiego, brata właściciela Ugoszcza, który potem raz jeszcze stanie na ziemi dobrzyńskiej w 1833 roku z zamiarem wzniecenia partyzantki. Zginie w 1836 roku w Hiszpanii i jest pochowany w kościele świętego Ludwika w Pampelnie. Wielki człowiek, wielki bohater, wielki patriota. Stąd przy Ugoszczu jest odtwarzana etiuda rewolucyjna. Wspaniały utwór Chopina, który przypomina o naszych krwawych i bolesnych dziejach z narodowej historii. Jest oczywiście Durz i jest miejsce spoczynku ówczesnego właściciela. To miejsce, przed którym przechodzicie Państwo każdego dnia, a na pewno każdej niedzieli. Wcześniej w Dulsku u Józefa Wysockiego był napoleoński feldmarszałek Louis Nicolas Vivon, który podziwiał tę okolicę, podziwiał ten kościół. I kilkanaście lat potem, właśnie w Dulsku, w tym miejscu, w tym kościele, stanie Fryderyk Chopin. Proszę Państwa, to wielkie szczęście dla mnie mówić o tym, ale i dla Państwa w roku chopinowskim, w 200. rocznicę urodzin Chopina, wspomnieć sobie, że my, ludzie mali duchem wobec wielkości, które ten Kościół pamięta, możemy przypominać te piękne chwile. Proszę Państwa, rzadko które kościoły na ziemi dobrzyńskiej, jest ich kilka, mogą szczycić się
że w ich kościele był największy polski kompozytor. Bo jakie to kościoły? Właśnie Dulsk, budujący się kościół świętej Katarzyny w Dobrzyniu nad Węsą i obory, o których za chwilę. Więc miejsc, jak mieliśmy na ziemi dobrzyńskiej, było wiele. Ale kościołów, w których stanął kilkunastoletni chłopiec, aby się modlić pewnie i za własną pomyślność, i za zdrowie rodziców, a przede wszystkim za zdrowie chorowitej, jak się okaże, bardzo chorej siostrzycki Emilki, która 3 lata po pierwszym pobycie na Chopina na ziemi dobrzyńskiej odejdzie jako kilkunastoletnia dziewczyna ze światy. Więc pewnie się modlił o zdrowie dla swojej chorej siostrzyczki Emilki. Dlatego chcemy pokazać i powiedzieć, że Chopin był wtedy i zawsze, jak za chwilę się dowiemy, normalnym polskim chłopcem, który kochał rodziców, kochał Boga i kochał ojczyznę. Dlatego bez wątpienia możemy powiedzieć, że Chopin stanął w tej świątyni, w tych murach i tutaj, tak jak my dzisiaj, w sierpniu 1824 i 25 roku, upraszał o łaski dla siebie, dla najbliższych. Był oczywiście Chopin w oborach. W tych oborach, które 5 lat temu obchodziły już 400-lecie swojego miejsca i 400-lecie królowania tam wizerunku Matki Bożej Bolesnej, koronowanej, jak Państwo wiecie, w 1976 roku przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. To jest oczywiście współczesne zdjęcie obór, wykonane w porze wiosennej, w którym w głównym ołtarzu jest wizerunek Matki Bożej Bolesnej, rzeźba pochodząca z końca XV stulecia, przewieziona do obór w 1605 roku i umieszczona w głównym ołtarzu. Musiał stanąć Chopin w oborach, aby zobaczyć, że kaplica opatrzności z prawej strony, jak będziecie Państwo w kościele, ufundowana była przez pradziadka jego kolegi Dominika Dziewalowskiego, właściciela polnego w 1740 roku, jako wotum dziękczynne za uzdrowienie za przyczyną Matki Bożej Bolesnej, córki właściciela ziemskiego Juliusza Dziewanowskiego, Teresy. I ciekawostka, a mianowicie, że Chopin grał na zachowanych do dziś organach. Te organy, które wtedy były, które są dzisiaj, miały to szczęście, że przy nich zasiadł młody fryzjer. I jak kroniki notują, niewykluczone, że zastępował wtedy miejscowego organistę. Czyli był chłopcem bardzo zbliżonym i bardzo blisko związanym z kościołem. Zresztą kroniki mówią, że w kościele na krakowskim przedmieściu, dzisiaj w kościele Świętego Krzyża, bywał Frycek na każdej mszy świętej, bowiem mieszkał przez ulicę w lewym skrzydle Uniwersytetu Warszawskiego, dzisiaj w Warszawie na krakowskim przedmieściu. Mówią o tym, Szanowni Państwo, tam w oborach umieszczone płyty pamiątkowe i przychodzi rok 830. Fryderyk Chopin.